miejscowości Pruszynek w budowie oceniają dwa wiatraki wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Siedlce oraz miasta Siedlce. Miasto Siedlce to nie wchodzi, bo oni nie są bezpośrednio, tam ktoś nie wiedział, ale chcę Państwu powiedzieć, że o tej sprawie ja dowiedziałem się 26 z internetu, a dzisiaj z datą dzisiejszą przyszło takie pismo, obwieszczenie, mogę Państwu przeczytać w całości, że na podstawie artykułu 61 z dnia 14 czerwca 60 roku Kodeks postępowania administracyjnego, Dziennik Ustaw z 2016 roku, pozycja 23, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia strony, że prowadzi postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegające na budowie dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Siedlce oraz miasta Siedlce. Proszę Państwa, jest to taka, chcę powiedzieć, polityka poza organem taki, jaki jest wójt gminy Siedlce, jaki jest Rada Gminy Siedlce i poza zgodą mieszkańców danej miejscowości. Nawet gdy się firma zwróci do mnie, to oprę się na planie zagospodarowania przestrzennego, że takiego czegoś w naszym planie, w tych miejscowościach nie przewidujemy. Natomiast no, jest to, można powiedzieć, partyzantka, która chcę na pewno obejść wszystkie przepisy, natomiast no chcę powiedzieć, żeby mogli wystąpić do dyrektora, musieli mieć z kimś podpisaną umowę użyczenia dzierżawy czy sprzedaży gruntu z tej miejscowości. Jeżeli by takiej umowy nie mieli, to by po prostu tego nie zrobili. Natomiast odbywało to się poza wiedzą gminy, poza wiedzą sołtysa i poza wiedzą mieszkańców. Jeżeli do mnie wpłynie oficjalne pismo, na pewno zrobimy zebranie w Pruszynie i w Błogoszczy, bo ja będę chciał tę decyzję swoją podeprzeć też zebraniem. Tutaj gorąca prośba do pani radnej Guzek, żeby tych ludzi na to zebranie zmobilizować. Nie mówię, żeby dodatkowo tam robić jakieś listy, ale zmobilizować, żeby ludzie przyszli i się podpisali, bo jest to, uważam, pierwsze, niepoważna sprawa, jeżeli jakaś firma w ten sposób to chce zrobić, a druga sprawa jest to szkodliwe, bo my mamy tam, dzierżawimy, co prawda w tej chwili ta dzierżawa jeszcze jest niska, ale ta firma też chce wytwarzać ten prąd tymi panelami. Nie są to szkodliwe ani dla ptaków, ani dla bocianów, ani dla kogoś innego, szum nie będzie dla ludzi, a natomiast wtedy tej firmie ograniczą przyjęcie prądu, bo to są te przyjęcie prądu do linii wysokiego napięcia. Proszę Państwa, żebyście wszyscy wiedzieli, jestem przeciwny tym wiatrakom. Nie ma na terenie gminy Siedlce w planie zagospodarowania miejsca na wiatrak. Wystosuję pismo do dyrektora, że Rada Gminy Siedlce i wójt są przeciwni jakimkolwiek wiatrakom ze względu na ten, tylko chciałbym po prostu to mieć już dzisiaj w protokole zapisane, że zostało takie stanowisko przegłosowane, bo ja się tym będę podpierał. Proszę Państwa, w miejscowości Błogosz, w promieniu może pół kilometra czy 600 metrów, jest piękne osiedle domków jednorodzinnych. Ludzie pokupowali działki, sprowadzili się z miasta i dzisiaj no trudno się im dziwić, że będą protestować, jak tam mają powstać wiatraki. Oni chcą tam spokojnie żyć. Inna sprawa, jak wejdzie ta nowa ustawa, to w promieniu bodajże, nie wiem, mogę się mylić, 2 kilometrów od tych wiatraków nie będzie można pobudować domów. Strefa 5 miejscowości, Pruszyn, Pruszynek, Błogosz, dotyczyć to może nawet Wólki Leśnej, bo nie wiem, myślę, że do Wólki Leśnej też 2 kilometry będzie. Tak samo Stoklaski, tam kolonie. Także no, zablokowalibyśmy naszym mieszkańcom kompletnie budownictwo.
panie wójcie, panie Sawicki, kierowniku, czy na pewno te wiatraki muszą mieć plan zagospodarowania, czy wystarczy, jak jest teren pod przemysł, przemysłowy, czy można tam stawiać te wiatraki, czy nie? Tak naprawdę, bo może nie potrzeba planu zagospodarowania do postawienia tych wiatraków. Wystarczy, że ktoś ma teren pod przemysłówkę i normalnie cała procedura idzie w tym kierunku i my możemy tak naprawdę nic nie mieć do powiedzenia w tej kwestii papierkowej takiej. W Pruszynie tam jest teren typowo rolny i na tym terenie typowo rolnym według naszego planu nie wolno budować wiatraków. Ale proszę pana, może być sytuacja taka jak z tym, że ktoś tam gdzieś sobie wymyśli w ustawie, że powoła się na jakiś punkt. Może tak być. Ja tego na 100% nie wiem i nie mogę zagwarantować. Mamy pełną dezinformację na ten temat, bo otrzymaliśmy oficjalnie tylko obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, że złożono wniosek i prowadzi postępowanie administracyjne w kierunku wydania decyzji środowiskowej. Tak to można by było nazwać. Składam taki wniosek, byśmy wystąpili do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, powołując się chociażby na ustawę o dostępie do informacji publicznej, o nadesłanie treści wniosku, byśmy wiedzieli, o jaki adres chodzi, bo nie możemy w tej chwili gdybać i rozważać, jeżeli nie znamy tak naprawdę nie znamy nawet adresata tego wniosku. Jeżeli otrzymamy informację dotyczącą wniosku, to wtedy przyjdzie czas na to, żeby lokalne społeczności rozmawiały ewentualnie ze stroną wnioskującą, czy to będzie inwestor, czy też właściciel gospodarstwa. W dalszym ciągu to jest tylko zgadywane. Ale to nam odsłoni właśnie, kto złożył wniosek. I jednocześnie do treści tego naszego wniosku proponowałbym dołączyć prośbę, Sawicki, pisz. by regionalny dyrektor poinformował nas niezwłocznie, zapoznał nas z treścią wydanej opinii, decyzji, czy jest na tak, czy na nie. Regionalny dyrektor ochrony środowiska trochę się zagalopował w swojej decyzji o wszczęciu tego postępowania. Dlatego, że gdyby przeanalizował program ochrony środowiska, który jest źródłem do tego wszystkiego, i tutaj jest napisane w tym naszym programie, że w studium warunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlce nie ma przewidzianych specjalnych obszarów pod budowę instalacji odnawialnych źródeł energii. Tutaj my nie rozmawiajmy o tym, że tylko wiatraki czy coś, bo najlepiej to rzecz podzielić na kawałki i coś z tego potem można wyciągnąć. To nie ma prawa nikt mówić o tym, czy wiatrak chce stawiać, czy nie. Nie ma prawa nikt postawić żadnego źródła odnawialnego. Wiatr jest odnawialnym źródłem energii. Czy fotowoltaikę też nie mamy prawa nikomu wyrazić zgody na to, dopóki nie będziemy mieli tego zapisu zmienionego, bo to też odnawialne źródło energii jest. I tą sprawę trzeba było w przyszłości uporządkować. Myślę, że warto byłoby, panie wójcie, nie chcę pana pouczać, bo pan wszystko wie, jak mówi, zapytać o podstawę prawną, w oparciu o co ten pan wszczyna postępowania jakieś sobie wyjaśniające, czy jakieś przygotowawcze. A dopiero potem można mówić o konkretnych budowlach jakiegoś typu. Poszperałem trochę w internecie na ten temat i otrzymałem również skan wniosku, jaki złożyła firma do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. W tymże wniosku są zarówno te działki, na obszarze którego mają powstać wiatraki. Jest to m.in. obręb Pruszyn Piękny, ale również wiele działek małych, które będą służyły do przesyłu, do włączenia całej tej instalacji do sieci energetycznej. Myślę, że tam wśród tych działek może być działka gminna. I na jakiej podstawie firma mogła złożyć wniosek do regionalnego dyrektora, nie mając umocowania prawnego do władania daną działką. Także tu mnie zastanawia, czy
pod jakąś przykrywką ktoś inny wydzierżawił działkę, także... Do tych wszystkich głosów chciałam Państwu uświadomić skalę, wielkość tej inwestycji. Drogą nieoficjalną dowiedziałam się, że są planowane dwa wiatraki o wysokości 200 metrów, czyli podobno o 6 metrów niższy od Pałacu Kultury i Nauki. Gdzieś w terenie jadąc w Polsce widzimy 80 metrów, 100, 120. To są 200-metrowe. Jeżeli nam to oświetlą, będzie podziwiał nas Łuków. Więc prosiłabym, przychylała się do wniosków pana wójta i państwa radnych, żebyście podjęli państwo jak najszybsze kroki, żeby to zablokować, ponieważ najbliższe zabudowania w kolonii Pruszynek i w Błogoszczy są, byłyby oddalone od tych od jednej z tych inwestycji o 500-700 metrów, w tych granicach zależy od których domów. To, co zostało zrobione, to jakie informacje przyszły, są zatrważające, ponieważ to, co pan radny Walo mówił, że jest szybkość w realizacji. Tak, bo teraz nie musi uczestniczyć w tym ani gmina, ani starostwo w posadowieniu, ponieważ następują zmiany przepisów w niedalekiej przyszłości. To musi nastąpić przed 1 lipca, bo nawet jest delegatywa w projekcie, że niektóre akty, punkty tego nowego rozporządzenia mają wejść dopiero od 1 lipca. Czyli coś następuje w szybkości. Kto z państwa jest za tym, żeby wystąpić do regionalnego dyrektora ochrony środowiska z protestem przeciwko posadowieniu tej budowli? I z wnioskiem o przekazanie dokumentacji dotyczącej... I z wnioskiem o przekazanie dokumentacji, czyli to, co zgłosił pan radny Walo. Kto jest za tym, żeby takie wystąpienie wystosować? Jesteśmy jednomyślni. Stwierdzam, że upoważniamy pana wójta do takiego działania. Proszę, proszę bardzo, pan wójt.